Witam w kolejnym odcinku z serii Kultowe ciężarówki z epoki PRL-u. W tym odcinku zaprezentuję model Jelcza 325 WUKO SM101 z 1989 roku. Premiera modelu miała miejsce 7 lipca 2021 roku. Jelcza 325 wyprodukowano w Jelczańskich Zakładach Samochodowych Jelcz SA. Firma ta zajmowała się nie tylko produkcją samochodów ciężarowych, ale także autobusów. Jednak produkcja autobusów została zakończona w 2008 roku, zaś produkcja samochodów ciężarowych jest kontynuowana przez Jelcz SPZO, która w 100% należy do Huty Stalowa Wola SA. Są to pojazdy specjalizowane, wojskowe, o średniej i dużej ładowności. Spółka należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jelcz 325 wywodził się z okrytej niesławą ciężarówki Żubr A80, prezentowanej na kanale w odcinku 4, która przeszła do historii z powodu swojej niespotykanej awaryjności wynikającej w głównej mierze z niewłaściwego zaprojektowania elementów silnika. Polscy inżynierowie nie byli w stanie poradzić sobie z usunięciem wad konstrukcyjnych ani ze skonstruowanej rodzimej jednostki napędowej, dlatego też, by przyspieszyć pracę nad nowym pojazdem, w 1966 roku Polska kupiła od Wielkiej Brytanii licencję na budowę silnika Leyland 0680, któremu w Polsce nadano symbol SW680. Oznaczenie liczbowe odnosiło się do pojemności skokowej silnika wyrażonej w calach sześciennych. Sam motor wyróżniał się trwałością wynikającą z niezbyt wysilonej konstrukcji. 500 tysięcy kilometrów tyle wynosiły przebiegi międzynaprawcze, podczas gdy w innych jednostkach tego rodzaju szacowano je na 400 tysięcy kilometrów. Aleksander Ramel w książce Polskie licencje motoryzacyjne 1922-1980 określał te silniki następująco. Były to silniki o nieskomplikowanej konstrukcji, łatwe w eksploatacji i proste technologicznie, mające chromowane, suche tuleje cylindrowe, azotowane czopy wału korbowego. Silniki te z pompami wtryskowymi KAW oznaczały się korzystnym przebiegiem momentu obrotowego oraz właściwościami rozruchowymi w temperaturach rzędu -17 stopni. Silnik o brytyjskim rodowodzie doczekał się licznych odmian, stosowano go w bardzo wielu pojazdach. Ciężarówkach, autobusach, m.in. autosanie H9, maszynach rolniczych, takich jak kombajny, sprzęcie wojskowym. Montowano je także w wyciągarce szybowcowej. W zależności od przeznaczenia pojazdu stosowano dwa rodzaje kabin. Pierwsza oznaczona liczbą 113, w której znajdowały się 3 miejsca siedzące i rozkładana leżanka na tylnej ścianie, oraz druga o oznaczeniu 113K, była ona dwuosobowa. Pierwszą kabinę stosowano w pojazdach mających pokonać dalsze dystanse, np. chłodnie, zaś drugą stosowano w wozach pracujących lokalnie, np. w betoniarkach oraz śmieciarkach. W Jelczach P325 stosowano 3 rodzaje silników wysokoprężnych. SW680-109 o pojemności 11100 cm3 i mocy około 200 koni mechanicznych. Turbodoładowany SW680-105 o tej samej pojemności, jednak mocy już 240 koni, a także SW680-105-4 również turbodoładowaniem. Wiele zabudów na podwoziach Jelcza wykonywała wytwórnia sprzętu komunalnego WUKO w Łodzi. Od lat 80. montowano na nich polewaczki, PZ-8, śmieciarki SM92 i SM101, zestaw do mycia kanałów SC21 oraz wysokociśnieniowy SCK2. W późniejszych latach specjaliści WUKO skonstruowali zabudowę śmieciarki prasującej oznaczoną SM101 o pojemności 13,5 m3. Ponadto zabudowy wykonywały zakłady WUKO we Wschowie. Stamtąd wyjeżdżały piaskarka PS 82 oraz szambiarka SK 82. Przedsiębiorstwo Madro z Krakowa z kolei budowało urządzenie do remontu dróg RDC 70, z Remb Gdańsk pompę do betonu MB 85, a fabryka maszyn budowlanych w Koszalinie gruszkę do betonu MS-31. Zakłady BEDES z Bielska Białej montowały dźwig, a toruńska Hydroma produkowała zabudowę ciężarówki ze skróconą skrzynią i małym dźwigiem. Ponadto te ciężarówki można było spotkać w zabudowie cysterny czy żurawia. Jednak najbardziej spośród wszystkich wymienionych pojazdów najbardziej w pamięci zapadły śmieciarki. Ostatnie Jelcze serii 320 powstały w 1992 roku. Dane techniczne. Silnik umieszczono wzdłużnie nad przednią osią. SS680-79, 4-suwowy, rzędowy, 6-cylindrowy, górnozaworowy o pojemności 11100 cm3 oraz mocy 200 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy wynosi 750 Nm przy 1200 obrotach na minutę. Napęd na tylną oś. Skrzynia biegów o 5 przełożeniach do jazdy w przód i jednym w tył. Przednie zawieszenie zależne, podłużne, półeliptyczne, resory piórowe, ramieniowe, amortyzatory teleskopowe, stabilizator. Tylne zawieszenie, podłużne, półeliptyczne, resory piórowe i resory pomocnicze. Mechanizm kierowniczy śrubowo-kulkowy. Nadwozie oparte na podłużnicowej ramie, kabina kierowcy metalowa, dwudrzwiowa, dwuosobowa. Wymiary. Rozstaw osi 4100 mm, rozstaw przednich kół 2086 mm, rozstaw tylnych kół 1800 mm, długość nadwozia pod zabudowę 7320 mm, szerokość 2500 mm, wysokość około 3200 mm, prześwit poprzeczny 335 mm, minimalny promień skrętu około 10 m. Masa własna pojazdu z pełnym obciążeniem 5930 kg, dopuszczalne obciążenie 8000 kg. Pojemność zbiornika paliwa to 250 litrów. Prędkość maksymalna z pełnym obciążeniem 80 km na godzinę. Zużycie paliwa 30 litrów na 100 km. Przechodzimy do otwarcia i oględzin modelu. Pierwsze wrażenie po odpakowaniu i wzięciu go w rękę jak najbardziej pozytywne. Zarówno wykonanie, jak i solidność na tą chwilę zapowiadają się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że po dokładniejszym przyglądnięciu się, jak i rozkręceniu, moja opinia się nie zmieni. Przód. Przyglądałem się długo, badając, czy wszystko tutaj gra, zarówno w temacie odwzorowania, wielkości poszczególnych części, czy umiejscowienia, i muszę powiedzieć, że moim zdaniem nie ma się kompletnie do czego tutaj przyczepić. Jeżeli ktoś ma wprawne oko i jednak dostrzega jakieś niezgodności, zachęcam do napisania komentarza. Tak więc w mojej opinii pod względem zgodności jest ok. Kabina pojazdu jest oczywiście wykonana w pełni z metalu, w czerwonym kolorze, czyli dość popularnym, jeżeli chodzi o te pojazdy. Dach z 4 przetłoczeniami, zaś na krawędziach 2 obrysówki, będące wypukłością pomalowaną na srebrno. Przednia szyba wypukła, charakterystyczna dla tego Jelcza, otulona wokół uszczelką. Ta wykonana dokładnie, bez jakichkolwiek przerw. 2 plastikowe lusterka o odpowiednim kształcie. Pomimo iż jest to plastik, to wykonano je naprawdę bardzo solidnie. W mało którym modelu są one tak trwałe. Od wewnątrz oczywiście pomalowane na srebrno, imitując przy tym lusterko. U dołu szyby 2 srebrne wycieraczki będące elementami osobnymi, plastikowymi. No i właśnie tutaj chwilkę się zatrzymamy, bowiem na wstępie mówiłem, że w kabinie wszystko się zgadza, jednak ramiona wycieraczek wydają się być nie do końca zgodne. Myślę, że co do odwzorowania nie ma się tutaj co czepiać, bowiem mocowane są w sposób prawidłowy od dołu. Kształtem także nie odbiegają, jednak już kolorem chyba tak. Wydaje mi się, że powinny być pod kolor uszczelki, no i być może jeszcze pióra wycieraczek są delikatnie za grube, ale tragedii nie ma. Oczywiście z tej perspektywy dosyć mocno przebija się także kierownica wraz z częścią deski rozdzielczej, jak i fotelami. Nieco niżej pod wycieraczkami 2 uchwyty będące malowane, jednak w nieodpowiednim kolorze, bowiem w mojej opinii te 2 uchwyty powinny być w kolorze kabiny. Idąc dalej, w centrum charakterystyczny prostokąt będący przetłoczeniem, a jeszcze niżej piękny emblemat Jelcz z przetłoczeniem otulony z obydwu stron 2 wlotami dobrze widocznymi, a poniżej piękny srebrny grill. W moim egzemplarzu kratki wykonano równiutko, bez jakichkolwiek uchybień, przez co model prezentuje się jeszcze realistyczniej. Jednak oczywiście tradycyjnie elementami wykonanymi zdecydowanie najlepiej są te piękne, okrągłe światła otulone chromowanymi ramkami oraz widoczną fakturą na kloszach, co jest naprawdę wielkim plusem. Poza tym dwa kierunkowskazy, również wykonane bardzo dokładnie. Oczywiście to formalność, ale trzeba powiedzieć, że są to elementy osobne, plastikowe w odpowiednim rozmiarze, jak i kształcie. Jeżeli jednak miałbym się do czegoś tutaj przyczepić, to do jednego szczegółu, którym jest zbyt wystający klosz lampy. Patrząc od boku bądź z góry, widać to doskonale, jednak od frontu jest to niezauważalne. Omawianie przodu pojazdu zakończymy na pięknym zderzaku, barwa oczywiście odpowiednia, a materiał, z którego go wykonano, to plastik. Wykonany szczegółowo, jak widać, mamy tutaj zarys owalu. Co prawda powinno być to wycięcie na wylot, jednak tutaj mamy zaznaczone wgłębienie, ale ważne, że pamiętano o tym szczególe, jak również o 4 zaznaczonych punktach. Jak dla mnie bomba. W centrum zderaka oczywiście nadrukowana tablica rejestracyjna prezentująca się dobrze. Strona lewa. Tutaj na pochwałę zasługuje wykonanie zawiasów. Zazwyczaj są one bardzo słabo widoczne, pod warstwą farby bądź praktycznie niewidoczne wcale, a tutaj na pierwszy rzut oka widać je doskonale. Idąc dalej mamy szyby dzielone z przodu, a także prostokątne okienko z tyłu. Tu też wszystko się zgadza. Poniżej przetłoczenia prawidłowo wykonane, lepiej chyba nie można było tego odwzorować, nie zabrakło także bocznych drzwiczek inspekcyjnych. Jestem bardzo zadowolony z wykonania tej kabiny, ale to jeszcze nie koniec jej omawiania. Trzeba powiedzieć o kierunkowskazie bocznym, ten jest wypukły, co jest na plus, barwa również na plus, jednak tutaj malowanie go nie jest super szczegółowe. Można dopatrzyć się niezbyt starannego malowania. No i oczywiście do omówienia został stopień ułatwiający wchodzenie do kabiny. Wykonany jest z metalu, co ciekawe ryflowany i również jest to bardzo widoczne. Błotnik przedni tutaj nie mam niczego ujmującego do powiedzenia. Kształt w pełni zgodny. Patrząc od góry widzimy, że ten element jest wysunięty. Także nie widzę w tym obszarze kompletnie nic, co ujmowałoby temu Jelczowi. Kolejnym elementem, który w mojej opinii zasługuje na pochwałę, to ten piękny, srebrny wydech. Z tej perspektywy możemy zobaczyć jego 2/3, jednak przy omawianiu podwozia zaprezentuję go w pełnej krasie. Na tym etapie powiem, że jest to element osobny, plastikowy, jednak solidny, o odpowiedniej długości, po prostu wykonany jak należy. Koła tu również bez zmian i całe szczęście. Z tej kolekcji, jak w każdym modelu, oponki mamy gumowe, no i przednie felgi różniące się od tych bliźniaczych, tylnych, czyli tak jak być powinno i co najważniejsze, nie są to jakieś przypadkowo wykonane felgi, a oczywiście odwzorowane jak należy, pośrodku których znajdują się zbiorniki z powietrzem będące elementem osobnym, plastikowym. W temacie zabudowy mamy tu naprawdę wiele do omówienia. Prezentowany egzemplarz posiada zabudowę kontenerową w intensywnym pomarańczowym kolorze, zawierającą liczne przetłoczenia. Pomiędzy kominem a zbiornikami powietrza znajduje się drabinka, ta akurat jest odpowiedniej grubości, jednak dosyć delikatna. Błotnik tylny to także element osobny, plastikowy w kolorze pomarańczowym, jednak przy końcu pomalowany tak, by imitował chlapacz. W dalszej części zabudowy jest już nieco mniej kolorowo, widoczne są przewody idące do panelu sterowania, niestety nie pomalowano ich. Jak widać mają kolor zabudowy, przez co niestety się zlewają i to z pewnością jest na minus modelu, bowiem dodałoby to również sporo szczegółowości, jednak są to detale detali. Ze szczegółów, które jeszcze zawarto, to na pewno siłowniki, światła ostrzegawcze. Te w mojej opinii również przyzwoicie wykonane, no i z tej perspektywy o zabudowie chyba można powiedzieć tyle. A więc przechodzimy do tyłu pojazdu. Na tyle jak widać mamy urządzenie zgniatające odpady, miejsce na pojemniki, po bokach dwa elementy urządzenia zgniatającego. Idąc dalej dwa podesty dla pracowników, nie są one ryflowane, kiedy popatrzymy na nie z góry bardziej przypominają kratkę. Mają liczne otwory i to oczywiście na plus, bo tak właśnie te elementy powinny wyglądać. Oczywiście podesty w Jelczu podnosiły się do góry, tutaj tego nie mamy. Odwzorowano dwa światła odblaskowe i za to duży plus, niestety nie wykonano ich w odpowiednim malowaniu. Zamiast czerwieni wszystko w kolorze pomarańczowym. Z lewej strony tablica rejestracyjna oraz dwa światła, które wykonano także na przyzwoitym poziomie i w tym miejscu także można by doczepić się braku kratek ochronnych, które występowały w tych pojazdach. Kolejny brak, który zauważyłem w tej zabudowie, to drobne elementy barierek. Te podstawowe są na swoim miejscu, jednak od strony wewnętrznej też się one powinny znaleźć, niestety tego nie mamy. Kolejną sprawą, która mnie nieco razi w oczy, to pulpit sterujący, czyli skrzynka pod prawym światłem. Mamy ją odwzorowaną pod względem szczegółowości prawidłowo. Widzimy 9 przycisków, czyli tutaj wszystko jak najbardziej na plus. Jednak pomalowano ją, a raczej zalano farbą na pomarańczowo. Prawidłowo skrzynka powinna być w kolorze białym, z licznymi kolorowymi przyciskami. Niestety tutaj tego także nie mamy, a to z pewnością jeszcze bardziej uatrakcyjniłoby całość. Powyżej dodatkowe dwa światła, które są elementami zabudowy, przeciągniętymi farbą na czerwono. W moim modelu lewe światło, a raczej stelaż, na którym je zamontowano, jest nieco wygięty. Patrząc z nieco innej perspektywy, widać trzy światła ostrzegawcze, tak zwane koguty, które w mojej opinii odwzorowano dobrze. Widzimy także idące przez środek liczne przewody w kolorze zabudowy. Strona prawa. Jak zwykle o stronie prawej króciutko, ze względu iż różnic pomiędzy lewą a prawą stroną jest niewiele. Za kabiną mamy duży plastikowy, będący elementem osobnym, zbiornik paliwa. Podwozie. Jelcz ma metalową ramę, na której widnieją oznaczenia Jelcz 325, skala 1 do 43. Widzimy także wał napędowy, tylny most, z tej perspektywy również widać dobrze, koła bliźniacze, no i oczywiście wydech, o którym mówiłem we wcześniejszej części. Poza tym ogromne resory piórowe przednie oraz mniejsze tylne. Na koniec zajrzymy oczywiście jeszcze do wnętrza kabiny. Standardowo rozebranie modelu pozwala nam dostrzec szczegóły, których wcześniej nie można było zobaczyć. Przykładem są liczne przetłoczenia na tyle kabiny wraz z oknami. Jednak największą niespodzianką jest wnętrze pojazdu. Po rozkręceniu kabiny oczom ukazało się wnętrze wykonane tak jak zwykle z tego samego materiału, czyli plastiku, jak i w tej samej barwie. Jednak jeżeli chodzi o szczegółowość, tutaj mamy zmianę. Jest to z pewnością wnętrze, które zaliczyłbym do grupy najuboższego pod względem szczegółowości. Mamy tu tylko kierownicę, dwa fotele oraz licznik i nic poza tym. Zazwyczaj wnętrze posiada zaznaczone nie tylko fotele, licznik oraz kierownicę, ale dodatkowo boczki, drzwi, klamki, dźwignię zmiany biegów, dźwignię hamulca, gazu oraz sprzęgła, leżankę czy klapę osłaniającą silnik i tym podobne. Podsumowując, model na pierwszy rzut oka prezentuje się naprawdę dobrze. Jest również egzemplarzem z grupy tych solidniejszych modeli tej kolekcji. Posiada metalową ramę, odpowiednie odwzorowanie niemal wszystkich elementów. To z pewnością mocna strona tego Jelcza. Oczywiście ma kilka niedociągnięć, czyli uproszczonych rozwiązań w kwestii detali, jednak są to szczegóły, które aby zauważyć, trzeba przyjrzeć się dokładnie. W numerze kolejnym przedstawię model ciężarówki Star 21 SK1 z 1960 roku, której premiera miała miejsce 21 lipca 2021 roku. Dziękuję za dotrwanie do tego momentu oraz zachęcam do aktywności w postaci pozostawienia łapki, subskrypcji czy komentarza o treści Star. Na sam koniec, zgodnie z tradycją zdjęcia, do kolejnego odcinka. Cześć!